No dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 11 do 17 listopada 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie co dla Was, a resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak wenusowy, który zawsze warto sprawdzić. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i drogi bliźniaki, pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach, a co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy przekaz od kolibrów na najbliższy tydzień. Synergia. Pięknie. Synergia. Twoje serce i Twoje marzenia rozkwitają w rozwijających się symbiotycznych relacjach z innymi. Pięknie. Ok, talia dopowiadająca jest. No i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was, moje drogie bliźniaki? A z buław, pięknie, iskra zapalna. Przyniesie Wam siły, przyniesie Wam werwę, przyniesie Wam chęć do działania, takiego kopniaka, takiego energetycznego. Poczujecie właśnie przypływ sił, poczujecie przypływ mocy, poczujecie, kurde, nie ma rzeczy niemożliwych. Dla części z Was możecie zainteresować się jakimś nowym przedsięwzięciem, nowym hobby, możecie zapisać się na siłownię albo jakieś zajęcia taneczne, coś związanego z ruchem, z działaniem. Ale też, kochani, może się rozpocząć jakiś nowy romans albo iskra namiętności wróci do stałych związków. Zobaczmy tego asa buław. Księżyc. Czwórka kielichów. I siódemka mieczy. Ok, czwórka buław. As pentakli i ósemka mieczy. Wiecie co? Bardzo mocno mi przychodzi spojrzeć prawdzie w oczy. Mam wrażenie, że moje drogie bliźniaki, spojrzycie prawdzie w oczy odnośnie jakiejś ważnej dla Was sytuacji. Coś, co było niejasne, stanie się jasne. Coś, czego nie dostrzegaliście wcześniej, dostrzeżecie. Coś, od czego uciekaliście, uwalnie Was po prostu prosto między oczy, tak? Czuję, kochani, że jakaś prawda, że to będzie kwestia jakiejś iluminacji dotyczącej kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji. I to będzie ważna prawda, która da Wam szansę na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia, nowej drogi, nowej ścieżki, tak? Może to być kwestia naprawy czegoś, może być tu kwestia wykorzystania jakiegoś pomysłu, jakiejś idei. Mam wrażenie, kochani, że też przestajecie przed czymś uciekać. Może być tak, moi drodzy, że jest jakiś pomysł, który chcecie wprowadzić w życie, jest coś, co bardzo Was interesuje, byście chcieli, nie wiem, rozpocząć jakieś przedsięwzięcie, pojechać gdzieś, rozpocząć nowy biznes, albo, nie wiem, przeprowadzić się zupełnie właśnie do innego miejsca, do innego kraju czy cokolwiek, ale tak jakby coś Was hamuje, a wiecie co Was może hamować? Wasze lęki. I tak mi się to pokazuje właśnie w energii księżyca, że to są lęki, które ignorujecie i siódemka mieczy, czyli ucieczka od tych lęków, psychologia, bo nie mogę tego, bo nie mogę tamto, bo nie mogę sramto, a tymczasem wszystko jest wewnątrz nas. I mam wrażenie, moi drodzy, że w tym tygodniu będziecie mieli szansę spojrzeć właśnie prawdzie w oczy na te swoje lęki i uświadomicie sobie, że to tylko iluzja i to może być motor napędowy do tego, żeby w końcu z czymś przystąpić do akcji, żeby coś zrobić, żeby zasiać to ziarno, żeby rozpocząć jakiś nowy projekt, żeby rozpocząć nowe działanie, żeby pójść na tą siłownię, żeby zrobić coś inaczej w swoim życiu, ale żeby po prostu zacząć działać. Brawo, piękna energetyka, pięknie zaczynacie, super, bardzo mi się podoba. Ok, zobaczmy, co z zewnątrz w takim razie tutaj do Was będzie szło. Król kielichów, fajnie, jakiś mężczyzna, dojrzały, emocjonalnie, ktoś, kto panuje nad emocjami, bardzo kreatywny, ktoś, kto podąża za głosem serca. Część z Was, dla części z Was może chodzić o miłość, tak? Możecie poznać kogoś takiego, możecie rozwinąć tutaj relację, która już jest obecna.
ale Król Kielichów też mówi o jakichś kreatywnych przedsięwzięciach. Może też mówić, że poznacie kogoś szczególnego, kto pomoże Wam właśnie przepracować te lęki. Król Kielichów to często terapeuta, to często psycholog, to często osoba zajmująca się rozwojem duchowym, więc to może być ktoś, kto stanie na Waszej drodze i pomoże Wam uzmysłowić sobie jakąś prawdę albo dostrzec to, czego nie widzieliście wcześniej. Zobaczmy tego Króla Kielichów. Umiarkowanie. Kochankowie. I rycerz buław. Pięknie. Królowa pentakli, rycerz kielichów i trójka mieczy. I trójka kielichów. Moi drodzy, jeżeli są faktycznie jakieś właśnie lęki związane szczególnie z jakimiś przeszłymi doświadczeniami, rozczarowaniami i tak dalej, i to są lęki dotyczące właśnie miłości, różnych działań, pasji w życiu czy czegokolwiek innego, czuję, że w tym tygodniu będziecie mieli szansę pójść albo na jakąś świetną sesję do kogoś, albo poznacie kogoś, kto uzmysłowi Wam właśnie pewne zależności, które działają w Waszym życiu, które blokują Was przed pójściem naprzód. To zdecydowanie będzie osoba, która otworzy Wam oczy na pewne rzeczy i pozwoli dokonać naprawdę właściwych wyborów, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. I dzięki temu odzyskacie szczęście, radość, ale też poczucie sukcesu. Uda Wam się zakończyć jakiś trudny rozdział, dzięki czemu faktycznie będzie szansa tutaj, żeby zadziałać i żeby ta właśnie, mówię, iskra gdzieś tam Was się wznieciła i żebyście poszli naprzód. No ale kochani, tutaj też bardzo miłość pachnie. Miłość, związki, ważne przyjaźnie, ważne dla Was relacje. Jeżeli było jakieś takie zamknięcie na jakąś relację, jeżeli było jakieś rozczarowanie, jeżeli była jakaś ogólnie trudna energetyka w jakiejś ważnej dla Was relacji, w tym tygodniu będziecie mieli szansę to uzdrowić, ukoić, zostawić za sobą i zbliżyć się bardzo do siebie. Wygląda na to, że energia między Wami się ustabilizuje, podejmiecie jakieś ważne decyzje, ale będzie tutaj zdecydowanie ta energia piękna pojednania. Cudownie, cudownie. Okej, no to co w miłości, co w stałych związkach, zobaczmy. Czwórka pentakli. Czwórka pentakli mówi o zamknięciu, ale ja wręcz tutaj czuję jakąś taką otwartość, że właśnie jakieś schematy zostaną przełamane, jakieś mury rozbite, szklane sufity rozbite i faktycznie będzie takiej więcej otwartości. Bardziej czuję tą kartę w energii takiej odwróconej. Oczywiście czwórką pentakli może być tu kwestia zgromadzenia jakichś dóbr albo okaże się, że udało Wam się odłożyć na jakąś sumę, na jakieś konkretne marzenie, na jakiś konkretny cel, co zdecydowanie będzie dla Was szansą właśnie na realizację być może jakiegoś planu, jakiegoś projektu, jakiegoś marzenia z przeszłości. Zobaczmy tą czwórkę monet. Dziesiątka pentakli. O, patrzcie, patrzcie. A, jest trójka mieczy, okej. Diabeł. Szóstka była w dziesiątka mieczy i koło fortuny. Wiecie co, kochani, pierwsze co mi przyszło do głowy, że część z Was faktycznie będzie miało szansę zgromadzić jakieś lepsze pieniądze, coś finansowo. Może być tak, kochani, że faktycznie coś tutaj straciliście, jakąś sumę pieniędzy, może zainwestowaliście w coś, co nie trzeba, przez co właśnie jakieś marzenia odnośnie kupna domu, mieszkania albo zainwestowanie właśnie w swoją przyszłość musiały zostać odsunięte na bok. Ale tutaj coś się zmienia faktycznie z tym kołem fortuny, że pojawi się szansa faktycznie na zgromadzenie jakichś pieniędzy albo wygranie czegoś, coś się odwróci, dzięki czemu będziecie mieli szansę na zrealizowanie ważnych dla Was projektów. Kochani, jeżeli jesteście w stałych związkach, gdzie istniała jakaś osoba trzecia, która ingerowała w Wasz związek, może był jakiś romans, może była jakaś teściowa, może jakiś brat, siostra czy ktokolwiek, kolega z pracy, koleżanka z pracy, który wiecznie coś gadał, psioczył i tak dalej i psuł Wam atmosferę w związku, może to być ten moment, w którym powiecie tej osobie dość, zamkniecie ten rozdział, zamkniecie dostęp tej osoby tak jakby do Waszej relacji, dzięki czemu będziecie mieli szansę tutaj rozkwitnąć i będziecie mieli szansę zostawić to, co złe za sobą i faktycznie otworzyć się bardziej na siebie, bo to jest bardzo tutaj wyraźne, że otworzyć się bardziej na siebie. No ale kochani, jest też jeszcze jeden scenariusz. Jeżeli tkwicie w bardzo jakimś toksycznym związku, gdzie jest przemoc, gdzie jest nadużywanie swojej siły, gdzie jest bardzo trudna energetyka i być może tkwiliście w iluzji, że to może Wasza wina, albo że ta osoba się jeszcze zmieni, że tutaj coś może, jakieś inne okoliczności i 100 tysięcy wymówek, to może być w końcu ten moment prawdy, w którym uzmysłowicie sobie nie. To nie są żadne wymówki, to nie jest żadna iluzja, to jest prawda. On jest tyranem, on jest narcyzem, ona jest toksyczna. Czas po prostu się rozstać, czas pójść swoją drogą. Dobra.
Okej, okay, single. Zobaczmy, co u was, moje drogie single. No, single, wy macie kochanków. No ładnie. Single mają szansę poznać swoją bratnią duszę. Single mają szansę poznać kogoś bardzo wyjątkowego w tym tygodniu. Zobaczmy tych kochanków. Trójka pentakli. Król kielichów. Dwójka buław. Czwórka buław, szóstka buław, dziesiątka mieczy, koło fortuny. Okej, okej. Kochani, powiem wam tak, mam wrażenie, tutaj jest kilka wersji. Pierwsza wersja jest taka, że może powrócić ktoś z przyszłości, z kim zakończyliście już relację, z kim byliście w stałym związku, albo planowaliście jakiś stały związek, ale ta osoba być może uciekła z waszej relacji, może wy wtedy uciekliście, może nie byliście gotowi na stałą relację. Teraz jesteście i pojawi się szansa na reaktywację tego i danie sobie drugiej szansy. I to może być taka druga szansa, która przyniesie szansę na wzrost i zmianę zupełnie w waszej energii, dzięki czemu otworzycie się na zupełnie coś nowego. Moi drodzy, drugi scenariusz jest taki, że macie przy sobie jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę albo kolegę, koleżankę z pracy, która od dłuższego czasu żywi do was swoje uczucia, co ignorowaliście w jakiś sposób, ale w końcu pojawi się szansa na szczerą komunikację, otwartość i danie temu szansy. Czuję, że właśnie tutaj jakiś rozdział takiej tajemnicy, sekretów się kończy i pojawi się szansa faktycznie na to, żeby coś ruszyło między wami, zupełnie na innym poziomie. Ale kochani, dla części z was też możecie poznać kogoś, kto jeszcze jest w jakimś stałym związku. Od razu tutaj mówię, jest to osoba, która nie jest szczęśliwa w tym związku i albo już jest w trakcie jakiegoś rozstania, albo wy będziecie motorem napędowym do tego, żeby ta osoba ostatecznie zostawiła tutaj kogoś, by spędzić przyszłość z wami, tak? Okej. Okay. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy może mówić właśnie tutaj o zakończeniu czegoś trudnego. Dziesiątka mieczy często jest bardzo trudną energetyką, bo mówi, że jakieś właśnie miecze zostały wbite nam w plecy, że ktoś gadał za naszymi plecami, że ktoś coś robił za naszymi plecami i bardzo, bardzo mocno nas skrzywdził. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. Śmierć. Dwójka pentakli. Piątka pentakli, ok. Szóstka pentakli, paść była w arcykapłanka i wieża. Moi drodzy, powiem wam tak, mam wrażenie, że część z was przejrzy na oczy w sprawie faktycznie jakiejś relacji dla was. To może być relacja, kochani, czuję, że dla części z was może to być połączone właśnie tutaj z tą relacją waszą partnerską. Że to może być przyjaciel, przyjaciółka albo teść, teściowa, który wiecznie się wtrynia w nie swoje sprawy i powoduje właśnie jakieś zaburzenia w waszej relacji romantycznej. Czuję, że dla części z was może to być ktoś, kto jest w jakiś sposób taki bardzo mocno absorbujący, że cały czas skupia na sobie uwagę. A kiedy już ma tą uwagę, to w jakiś sposób, nie wiem, krzywdzi was, albo coś gada, albo coś działa jakoś tak, że to jest raniące w jakiś sposób. Czuję, że właśnie w tym tygodniu będziecie mieli szansę podjąć decyzję, że czas wprowadzić tu pewne granice, zamilknąć, przestać się kontaktować z tą osobą, czy w jakiś sposób powiedzieć jej swoją prawdę, że już więcej nie ma mocy nad wami i, że tak powiem, dystansujecie się od tego wszystkiego. Ale kochani, tutaj też jest jakiś taki głębszy sens, bardzo mocno czuję dla części z was. Jeżeli jest jakaś trauma rodowa, jeżeli jest jakaś trauma z dzieciństwa, którą jeszcze nosicie w swoim sercu, która was blokuje przed pójściem naprzód, poszukaniem swojej intuicji, zainwestowaniem w coś ważnego, pójściu właśnie jakąś zupełnie nową drogą, ahoj przygodo, tak? Myślę, że w tym tygodniu faktycznie będziecie mieli szansę, żeby to uzdrowić, ukoić, zostawić i zrealizować jakiś taki plan nawet swojej duszy, jakieś ważne marzenie, które jest dla was szansą na to, żeby no właśnie, zrobić coś inaczej, żeby pójść naprzód. Czuję, kochani, że część z was naprawdę będzie miała szansę spojrzeć na pewne trudne wydarzenie ze swojej przyszłości z zupełnie innej perspektywy, co da wam taki obraz całości, da wam jakąś klarowność, da wam jakąś jasność, dzięki czemu będziecie w stanie podjąć zupełnie inne decyzje w najbliższej przyszłości. Praca i finanse, kochani. Co tutaj? Kapłanka. Podążajcie za intuicją. Podążajcie za intuicją, moi drodzy, ale zachowajcie też pewne sprawy dla siebie. Arcykapłanka mówi o tym, żeby
słuchać przede wszystkim siebie, więc jeżeli macie jakąś decyzję do podjęcia, oczywiście możecie posłuchać innych, ale pamiętajcie, że wszystkie odpowiedzi są wewnątrz Was, ale arcykapłanka też mówi, że szczęście lubi ciszę i czasami warto zachować pewne plany, pewne możliwości, pewne sukcesy po prostu dla siebie. Zobaczmy, tą arcykapłankę, królowa pentakli wyskoczyła nam jak z procy. Rydwan. Gwiazda. Wow. Król mieczy, rycerz mieczy, arcykapłan. Moi drodzy, powiem Wam tak. Dla mnie jest tutaj ewidentny przekaz, że część z Was idzie tutaj za głosem intuicji i zamierza pójść za jakimś marzeniem ważnym dotyczącym finansów, inwestycji, być może jakiejś podróży albo zmiany w swoim życiu. Jeżeli praca, w której obecnie jesteście, Was nie satysfakcjonuje, możecie mieć to poczucie, że czas ruszyć właśnie inną drogą. Część z Was może zrealizować pomysł o jakiejś podróży, o której zawsze marzyliście, ale było zawsze 100 tysięcy innych różnych wydatków i innych rzeczy, które, że tak powiem, odwracały Waszą uwagę. Teraz stajecie oko w oko z prawdą, z szczerością i chcecie właśnie zrealizować coś ważnego dla Was. Moi drodzy, jeszcze tutaj Wam coś powiem, że może się wydać jakaś tajemnica w pracy, że ktoś odchodzi z szefostwa i będzie szukał kogoś na swoje zastępstwo i to może być szansa dla Was właśnie na jakiś awans, szansa na wykazanie się, szansa na zawalczenie o to, więc moi drodzy, miejcie uszy też szeroko otwarte. Rada, rada, rada. Co na koniec? Głupiec. Bądź otwarty na nowe możliwości, ale jednocześnie nie postępuj naiwnie. Głupiec mówi, czas skoczyć w nieznane, ale oczywiście z taką rozwagą i też zaplanowaniem sobie pewnych kroków. Zobaczmy tego głupca. Arcykapłanka. No, ja czuję, że właśnie to jest bardzo mocno z zawodowymi aspektami u Was połączone. Trójka kielichów, oj, będzie co świętować. Pięknie. No i patrzcie, dziewiątka pentakli, czat. A z pentakli. Kochani, może właśnie czas zainwestować w swoje marzenia. Ale tutaj też jest informacja, że faktycznie może rozpocząć jakieś nowe przedsięwzięcie, nowy projekt, który przyniesie Wam dużo świętowania i poprawy sytuacji finansowej. Oj, tak. Dobra, bliźniaki, to co? Na koniec pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2, no i 3. No to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi... No, dobrobyt, dzień dobry. Odpowiedź numer 2 brzmi... Odpuść, po prostu odpuść. I 3, przebaczenie. Pięknie. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę już udanego tygodnia, wszystkiego dobrego. No i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, pa, pa.